Stańcie na boksach. Będziemy teraz myśleć i ćwiczyć. Marcel, zobacz, co teraz będziemy robić. Patrzę? Nie. Marcel. O, teraz popatrz. Paweł. Zajęcia. Witamy się. Wszyscy są. Witam was. Zaczynamy już czas. Jestem ja. Jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Siadam prosto. Moje stopy stoją płasko. Moje stopy stoją płasko. Płasko, płasko, płasko. Moje kolana są szeroko. Moje kolana są szeroko. Szeroko, szeroko, szeroko. Moje plecy są proste. Moje plecy są proste. Proste, proste, proste. Moja głowa jest wysoko. Moja głowa jest wysoko. Wysoko, wysoko, wysoko. Moje ręce trzymają stół. Moje ręce trzymają stół. Trzymają, trzymają, trzymają. Ja siedzę prosto. Ja siedzę prosto. Siedzę prosto, siedzę prosto. Na mnie patrz, na mnie patrz. Patrz jak siedzę prosto, patrz jak siedzę prosto. Na mnie patrz, na mnie patrz. Słuchajcie, jest jesień. 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 Paweł, jest jesień. Jesienią spadają liście z drzew. Jest kolorowo. Każdy teraz dostanie ode mnie trochę kolorowej ciastoliny. Proszę. Pomarańczowa dla Dawida. Czerwona dla Roberta. Zielona dla Marcela. I powinna tutaj być żółta dla Pawła. Paweł! Ciastolina dla ciebie. Słuchajcie, będziemy teraz ćwiczyć nasze ręce. Pokażcie mi proszę, gdzie macie ręce. Prawa ręka, lewa ręka. Super. Lewa ręka chwyta szczebelek, prawa chwyta ciastolinę. Ja chwytam ciastolinę w prawą rękę i ugniatam. Ja chwytam ciastolinę w prawą rękę i ugniatam. Ugniatam, ugniatam, ugniatam. Jeszcze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Koniec ugniatania. Ja przekładam ciastolinę do lewej ręki. Ja przekładam ciastolinę do lewej ręki. Przekładam, przekładam, przekładam. Ja ugniatam ciastolinę lewą ręką. Ja ugniatam ciastolinę lewą ręką. Ugniatam, ugniatam, ugniatam. Jeszcze. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Koniec. Teraz każdy z was włoży ciastolinę do swojego pudełka. Proszę, Dawid,
chwytam ciastolinę, chwytam i wkładam do pudełka. Wkładam, Dawidku, wkładam, wkładam, wkładam. Teraz Paweł, ja chwytam ciastolinę i wkładam do pudełka. Paweł, chwytam i wkładam. Dziękuję. Robert, ja chwytam ciastolinę i wkładam do pudełka. Wkładam, wkładam, wkładam. Musisz puścić. Puść proszę. Dziękuję. I Marcel. Ja chwytam ciastolinę i wkładam do pudełka. Wkładam, wkładam, wkładam. Zobacz, Marcel, co robisz. Popatrz tu. Dziękuję. Koniec. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się bawić dynią. Twarda i płaska. Dotykam i patrzę. Dotykam i patrzę. Patrzę. Twarde. Czujecie? Można postukać. Twarde. Świetnie. Teraz obracamy dynię i patrzymy, co jest w środku. Bo to jest dynia rozkrojona. Dotykam, co jest w środku. To jest miękkie. Miękkie i mokre. Za chwilę wasze ręce będą to ściskać i wyciągać do tych talerzy, które macie obok. Dobrze? No to próbujemy, kochani. Ja chwytam, ściskam i ciągnę, ciągnę, ciągnę. Dawidku, jeszcze. Na podłogę. Do talerza. Super, dobrze. Świetnie. Dawid, jeszcze. Nie lubi takich. Zimne, mokre i miękkie. Marcel, pięknie. Wow. Marcela, mi się podoba. Robert, pokaż mi, jak ty to robisz. Chwytam, ciągnę i wkładam do talerza. Brawo. Możecie teraz odsunąć od siebie tą dynię i przysunąć talerz. Przysuńcie teraz talerzyk. I teraz chciałabym, żebyście włożyli do talerza prawą rękę. Prawa ręka do talerza. Lewa chwyta szczebelek. I teraz dotykam, dotykam, dotykam. Chwytam, ściskam, dotykam. Chwytam, ściskam, dotykam. Czujecie? Zmiana rąk. Prawa ręka chwyta szczebelek, lewa do talerza. Będziemy za chwilę robić pracę plastyczną ze słonecznika i dyni, ale oprócz ziarenek będziemy też wykorzystywać miód. Dlatego każdy teraz dostanie ode mnie na swoją tackę miód, który trzeba będzie dotknąć prawą i lewą ręką. Połóż obie ręce na ten tak. Paweł, miód. Dawid, miód. Robert, uwaga. Popatrz, co się dzieje. Miód. I Marcel. Słuchajcie. Chciałabym, żebyście chwytali i ściskali. Chwytam, ściskam. Tak, udało się wszystkim. Bardzo ładnie, Paweł. Super. Teraz rozmazujemy po tacce. Tak?
A teraz spróbujcie obie ręce w prawo. Bardzo ładnie. A teraz spróbujcie ręce przykleić i oderwać. Przyklejam, odrywam. Przyklejam, odrywam. Świetnie, Paweł. Podoba się Pawłowi. Paweł się stara uśmiechnąć. Dawid, podoba ci się? Bardzo dobrze. Jeszcze. A teraz spróbujcie złączyć ręce. One się przykleją i rozłączam. Złączam, rozłączam. Złączam, rozłączam. Tak jak Paweł. Możecie bić brawo. Tylko delikatnie, żeby nie odłapać palca. Brawo, Paweł. Piękne ćwiczenie. Pomału, tak? Żeby zdążył się nie odskleić. Teraz weźcie, spróbujcie jak najwięcej miodu nabrać na dłonie. Będziecie go zaraz rozsmarowywać na kartkach, które leżą obok. Tak, ja na kartkę odsuwam, smarujecie kartkę. Przesuńcie do góry kartkę. Nabierzemy kartkę. Tu, ręka, tu. I proszę, kartka, hop. Przesuńcie w bok. Proszę, kartka. Jeszcze. Czy ktoś ma za mało miodu? Paweł ma wystarczającą ilość. Spróbujecie jeszcze sam troszkę nabrać? Spróbujcie. Tak, świetnie. I na kartkę. Bo teraz będziemy tą kartkę posypywać ziarnami. One muszą nam się do tego miodu przykleić. Uwaga, zaczynam od Marcela. Poproszę w jedną dłoń. Tak, Marcel, chwytam. A, nie. Jeszcze. Daj jeszcze jedną dłoń. Chwytam. I syk. Robert, prawą rękę. Jedną poproszę. Tak, o. I posyp kartkę. Teraz Dawid. Dawid. Tak, świetnie. Ta oblepiona ręka niech dotknie drugiej ręki. Paweł, uwaga. Ja sypię, ty chwytasz. Tak. A teraz posyp kartkę. Bardzo dobrze, Paweł. Słuchajcie, popatrzcie na swoje kartki. Ja teraz spróbuję podnieść każdą z tych kartek i wy zobaczycie, że te ziarna przykleiły się do miodu. Tak? U Dawida się przykleiło. U Marcela przykleiło się pięknie. Spójrz, Marcel, twoja praca. U Roberta, Robert, sprawdzamy, czy ziarenka się przykleiły, czy było dużo miodu. Uwaga, hop, brawo, przykleiły się. Paweł, sprawdzimy, tak miód pachnie, on chciał powąchać. Zobacz, Paweł, sprawdza pani Aneta, czy się ziarna przykleiły do miodu. Brawo, przykleiły się, bardzo ładna praca, Paweł. Możesz powąchać miód. Siedzę prosto, na mnie patrz, patrz jak siedzę prosto, na mnie patrz. Słuchajcie, to jest koniec zajęć. Chciałabym jeszcze tylko usłyszeć, kto dzisiaj pracował dobrze. Zaczniemy od Pawła. Pani Ani, kto Paweł robił dzisiaj najlepiej? Najlepiej Paweł dzisiaj wykonywał zajęcia z miodem. Paweł, za to, że pięknie bawiłeś się miodem, dla ciebie brawo! Brawo, 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 brawo.
ściskał i puszczał dynię. Dawid, za to, że bawiłeś się dynią bardzo grzecznie i spokojnie i byłeś cicho, dla ciebie brawo. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Pani Edytko, co Robert dzisiaj robił najlepiej? Robert dziś najlepiej wyciągał miąższ z dyni. Pięknie, Robert. Za to, że wkładałeś ręce, ściskałeś i wyciągałeś miąższ, dla ciebie brawo. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Pani Olu, co robił Marcel dzisiaj najlepiej? Marcel dzisiaj ładnie patrzy w to, co